posiadaniu piłki. Wolno na razie, wolno, piękne zagranie na lewą stronę. Andrzej Czarmak sam na sam, gol! Gol! 2-0! Andrzej Czarmak, debiutujący na Mistrzostwach Świata. Fenomenalna piłka od Kazimierza Dejny. To do centymetra, tu proszę zwrócić uwagę. Kapitan zespołu polskiego posyła na lewą stronę, na lewego łącznika, w bój, piłka za Górnika Zabrze i Karnawali nie miał żadnych szans. Proszę Państwa, druga bramka w ciągu 8 minut dla mistrzówka na mistrzostwach Andrzeja Czarmacha. Wychodzi on w tej chwili na czoło, jak do tej pory, najlepszych strzelców, proszę zwrócić uwagę. I w szóstej minucie drugiej połowy zespół polski prowadzi 6-0. Szymanowski. Śliczne dośrodkowanie, głowa, gol, proszę Państwa. Jest bramka siódma. Grzegorz Lato po pięknej akcji lewą stroną, po znakomitym dośrodkowaniu Antoniego Szymanowskiego. Jeszcze raz piłka idąca do Czarmacha. Czarmach głową, błąd bramkarza, który nie sięgnął piłki i mamy siódmą bramkę. Kasperczak wraca teraz, za nim atakując Capello. Szymanowski na prawo ucieka. Kasperczak nadal. Znakomite zagranie, Czarmach główką, gol! Wspaniała akcja, proszę Państwa. Tak gra zespół polski. Kasperczak, milimetrowe zagranie na głowę, szczupak fenomenalny. I proszę Państwa, legendarny Dinosow puszcza bramkę. Piąty gol 23-letniego Andrzeja Czarmacha. Po meczu z Włochami następnym rywalem Polaków była Szwecja. Jedyną zwycięską, jak się później okazało, bramkę zdobył po dośrodkowaniu Gadochy i uderzeniu głową Czarmacha Grzegorz Lato. Tylko wygrana.
Andrzej Szarmat, obecnie we francuskim klubie Auxerre. Szybkością nie najlepiej, że jest pewnie.